I'm thirsty. Refreshing. Jeszcze. Siemaneczko, ziomeczki, tutaj! Kurna, patrzę na film, a tu Pawełek ma sweter mojego starego. Ty się upieczesz w tym swetrze. W dzisiejszym filmie będziemy oglądać znany paradokument pod nazwą Ukryta Prawda. I kochani, możecie mi uwierzyć, dzisiejszy odcinek Ukrytej Prawdy jest naprawdę powalony. Co tu się odpierdala? Zresztą, co ja będę wam mówił, zobaczcie sami. O cholera jasna! Co się stało? O cholera jasna! Miszor, w porządku? Co się stało? O rety! Spadła na nas klątwa. Klątwa faraona. O w mordę. Kiedy nadejdzie Nów, wybierze się pani na pustkowie. Odnajdzie samotną skałę, uniesie sztylet i złoży na przebłaganie bóstwom Egiptu ofiarę z baranka. No, a nie mówiłem? Dobrze, nie będę wam już kazał czekać. Łapka w górę i subskrypcja, a także wejdźcie na mojego Instagrama, Twitcha i Twittera. No i oglądajmy. Zapraszam. Na jednym z warszawskich osiedli mieszka wraz z mężem i wnuczką 63-letnia emerytka Zofia Turek. Po powrocie z dwutygodniowych wakacji w Egipcie, ich 17-letnia wnuczka Sandra zaczęła źle się czuć. Ale zajebistą piżamkę ma Rokelon. Twoją starą mam. Ma zawroty głowy, gorączkę i wymiotuje, co bardzo martwi jej dziadków. Ma gorączkę, zawroty głowy i wymiotuje? To na pewno od komputera! Za dużo przy komputerze siedzi! Lekarz wspominał coś o florze bakteryjnej, że tam w Egipcie, wiesz, inna woda, inne jedzenie. Powiedział, że za parę dni wszystko powinno wrócić do normy. Tak to jest, jak się starszych nie słucha. No ale o co ci chodzi? No mówiłem jej przecież, żeby nie piła wody z Nilu! O my God! No przecież mówiłem jej, żeby nie piła tej kranowej. Przecież zarzeka się, że nie piła. To nie jest jej wina. Teraz wszędzie pełno tych nowych wirusów, bakterii. Właśnie o tym czytam, zerknij sobie. No i zabierz mi te głupoty. Jak człowiek myje ręce, zdrowo je i zakłada ciepłe skarpety, to żadne licho go nie weźmie. Yes. O, i proszę nie zapominać, do tych ciepłych skarpet wkładać na noc po plasterku cebuli. To wtedy na pewno człowiek będzie zdrowy. O cholera jasna! Co się stało? O cholera jasna! Miszor, w porządku? Co się stało? O rety! Regał! Ale co regał? No wstałam całą noc i go trzymałam jak zawsze, ale odeszłam tylko na minutkę i on upadł! Przewrócił się, ledwo się usunęłam! A tobie nic nie jest? Nie, ale tak się przestraszyłam, że prawie zawału dostałam. Chciałam iść do łazienki i on nagle się przewrócił, tak sam z siebie! Prawie nowy regał! Czy mi się tylko wydaje, czy idziemy w tym odcinku w stronę tego, że ta dziewczyna może być opanowana przez egipskiego demona? Bo jeżeli tak, to zajebiście! Nareszcie coś ciekawego w paradokumencie, a nie tylko zdradnie, ten zdradził tamtą, bla. Nareszcie coś fajnego! A mówiłam, żeby go jakoś od góry hakiem przymocować. Tak było w instrukcji. Tak kto by tam czytał instrukcję? Kto by tam czytał? A to nieważne, to nie żaden demon, to po prostu Rock Elon źle złożył regał. Kurwa! Najważniejsze, że Sandrze nic się nie stało. Boże, posprzątajmy tu, okej? Okay? Cholera, ciężki! O mały włos, a nasza wnuczka by zginęła. A przecież odpowiadamy za nią. Jej matka, nasza córka, jest od 3 lat w Norwegii, pracuje tam. A ojciec nawet nie wiadomo, gdzie jest. Kto pytał? Sandra nie mogła mieszkać sama, więc została z nami. Wnuczka twierdzi, że dziwne zdarzenia mają miejsce, bo zabrała z piramidy świętego Skarabeusza. My naprawdę idziemy w tą stronę. O Jezu, jak wspaniale. O, przepraszam, nie Jezu. O Horusie, jak wspaniale. Zofia Turek mieszka z mężem i wnuczką. Emerytka martwi się o jej zdrowie, bo dziewczyna po powrocie z Egiptu ma dolegliwości żołądkowe. Kobieta pozwoliła, by 17-latka nie poszła dziś do szkoły. To jest Tomek, chodzi ze mną do klasy. Przyniósł mi lekcję, żebym nie narobiła sobie zaległości. O, to miło ze strony kolegi. A w matematyce kolega też jest dobry? Niezły, a z informatyki jeszcze lepszy. A, to świetnie. Bo Sandra do cyferek to nie ma głowy. Sandra do cyferek nie ma głowy. Jak to wszystkie kobiety. Women.
Tomek mi wszystko dobrze wytłumaczy. To może kolega zje z nami obiad. Mamy dzisiaj kotleciki mielone. O! Bardzo dziękuję, ale niestety muszę już iść. Za godzinę mam kurs programowania. Nie chciałbym się spóźnić. Obowiązek to rzecz najważniejsza. Okay. W takim razie następną razą kolega z nami zje. Bardzo chętnie. Super. Kurs programowania, że on niby programistą chce być, ale on nie wygląda wcale jak programista. Gdzie jest jego garb i koszulka z logiem Lola? Dobrze, że Sandra ma kolegę, który jej pomaga. Może przy nim trochę podciągnie się z matematyki. Chyba, że to taki pic na wodę z tą ich wspólną nauką. Może oni ze sobą chodzą. Ta pani jest dosłownie lepszym detektywem niż detektywi w programie zdrady. 63-latka z mężem i wnuczką jedyny kontakt z pracującą w Norwegii mamą nastolatki mają przez komunikator internetowy. Oj, Kasia, ty to się kiedyś wykończysz. Spokojnie, mamo. Dbam o siebie. Mówcie lepiej, co u was. Sandra już się lepiej czuje? No właśnie nie bardzo, no. Przez te krewetki na stołówce. A na pewno nie piłaś wody z kranu. No, otóż to. No, przecież mówiłam, że nie. Z kranu. Mama, ja z Nilu piłam wodę. Z Nilu. Mam pytanie techniczne. Jeżeli chodzi właśnie o klątwę Faraona, o te roztrój żołądka, i tak dalej, jak się myje ręce wodą z kranu, no nie? Bo wody z kranu nie można pić, bo się złapie klątwę Faraona. Ale jak myjemy ręce wodą z kranu, wycieramy je, no to przecież resztki tej wody, te zarazki, bakterie zostają na naszych dłoniach, no nie? Jak przypadkiem dotkniemy ust, to nie złapiemy klątwę Faraona tak czy siak? Teraz jak tak myślę, to jakby tak było, to by to sobie każda osoba, która przyjechała do Egiptu na wakacje, każda by miała klątwę Faraona. Każda po prostu. Ciekawy temat w ogóle, wow. A, i by the way, tutaj w tle jest obraz Julki. Ostatnio robiła sobie live'a na Instagramie, gdzie właśnie go malowała. Zabiorę go stąd! Jezu, jaka fujka, za kolorowy. My tutaj kolorków nie lubimy, tutaj jest Polska. U nas jest tylko szaro. A, i by the way, tutaj jest Instagram Julki, jakbyście chcieli zobaczyć, jak maluje obrazy. Son, that's wonderful. Kiedy przyjeżdżasz? Nie wiem. W tym miesiącu już raczej nie. Szkoda, ale rozumiem. Kochani, muszę kończyć, bo zaraz mam spotkanie z klientką. Chcę u nas zrobić przyjęcie na 300 osób, a w restauracji jest miejsc na 230, więc muszę coś wymyślić, żeby się wszyscy pomieścili. Na pewno coś wymyślisz. Zdolna jesteś. Po mnie. Trzymajcie się i dzwońcie, jakby coś się działo. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Sandra, a ty żadnych, jeszcze zaczekajcie, zanim się rozłączycie. Sandra, żadnych hamburgerów, dopóki w pełni nie wyzdrowiejesz. Całuję was, kochani. Pa. Pa, Kasiu, pa. Pa, pa. Ojej. Czyli w tym miesiącu już nie przyjedzie. No, obowiązkowe jest. Nie chcę opuścić pracy. Co to się stało? Czemu światło zgasło? Pewnie korki wywaliło. Pójdę sprawdzić. Kurna, znowu sąsiad 30 koparek bitcoinów podłączył i korki wywaliło. Wciąż nie mogę się przyzwyczaić do tego, że moja córka mieszka setki kilometrów stąd. Gdyby nie to, że Sandra została z nami, czulibyśmy się z Mańkiem strasznie samotni. A to fajnie, bo teraz nie jesteście samotni. Macie wnuczkę, a także demona Faraona, który ją prześladuje. Normalnie pełna chata. Zofia tęskni za córką. Po każdej takiej rozmowie 63-latka jeszcze długo w nocy przeżywa jej pracę za granicą. Mielibyśmy więcej dzieci, to serca by nas tak nie bolały, że jedno za granicą siedzi. Jeżeli chcesz mnie namówić na seks, to za późno. Dzieci już z tego nie będzie. A, bardzo śmieszne. Jeżeli chcesz mnie namówić na seks, to za późno. Już jest 18:30. Proszę. Mogę zająć chwilkę? No wejdź, wejdź, kochana. Co tam? Wszystko w porządku? No właśnie nie bardzo. Strasznie mi mdli. Ojej, myślałam, że już ci przeszło. To wiesz co, miętki ci zaparzę. Chcesz? Boję się, że to nie pomoże. Widzicie, ja chyba wiem, czemu ja się tak źle czuję. Piłaś jednak te kranowe, przyznaj się. Nie, dziadku. Ja po prostu... Tylko się nie denerwujcie. No nie, no jak tak się zaczyna, to ja już się boję, no. Bo ja myślę, że ta cała choroba, ten rozwalony regał, te światła, co nagle gasły...
myślę, że to jest kara. Kara za kradzież. Kara za kradzież, bo skradłaś moje serce. Oj, zaraz się wywalę, Jezu. Jaka kara? Jaka kradzież? Co ty opowiadasz? Pamiętacie, jak byliśmy w piramidzie? Ja coś tam znalazłam, no i wzięłam to sobie. Myślę, że przez tą kradzież spadła na nas klątwa. Klątwa faraona. Marian, cicho już. Ale wymyśliła teraz. Wszyscy mamy podobną reakcję do Rokelon. Co znalazłaś w tej piramidzie i co zabrałaś stamtąd? Skarabeusza. No co no? Zwykła figurka, no. No właśnie chodzi o to, że niezwykła. To jest święty skarabeusz. Może na nas sprowadzić klątwę. Dziewczynko, czy ty nie oglądałaś filmu Mumia? Każdy wie, że z tego skarabeusza wykluje się nowy skarabeusz i wejdzie ci pod skórę i cię zje! Tak by the way, to też bardzo prawdopodobna historia. Dziewczyna poszła na wycieczkę do piramidy. Do piramidy, do której pewnie turyści chodzą od 200 lat codziennie i znalazła nagle na ziemi skarabeusza. Ba, świętego skarabeusza. To jest bardzo prawdopodobne, no to ma sens. Czytałam o tym, kiedy Egipt nawiedziła klątwa, w Kairze zgasło światło. Dokładnie tak samo jak u nas w domu. A nie, jak światło zgasło, to jest niezaprzeczalny dowód na to, że masz klątwę faraona. Czy wy nie macie nic lepszego do roboty? W nocy tylko opowiadać głupoty? O matko! No, widzisz dziadku, znowu zgasło! Ale wnuczko, to wcale nie oznacza, że masz na sobie klątwę faraona. To oznacza tyle, że nie powinienem oszczędzać na elektryku, który spierdzili nam całą instalację. No i co z tego, no jakieś tu spadki napięcia w sieci? Marian, ale u nas wcześniej to się nigdy nie zdarzało, dopiero od powrotu z Egiptu. O, jest z powrotem. No, dosyć tego dobrego. Idziemy spać. Sandra, do siebie. No chyba w to nie wierzysz. Przepraszam cię, bardzo muszę do toalety. Co ta moja wnuczka wymyśliła? Klątwa. Też mi coś. Przecież to zwykłe przepięcia w sieci energetycznej. A najgorsze, że mojej Zośce nie mówić dwa razy. Zaraz zacznie czytać o klątwach faraona i wmawiać sobie, że nas nawiedziła. Co to ta moja wnuczka wymyśliła? Klątwa. Kto w takie głupoty wierzy? A teraz przepraszam, muszę iść do kościoła. Wierzę w magię i w moce nadprzyrodzone. Zawsze wierzyłam. Kiedyś nawet regularnie chodziłam do wróżek. O nie! Kiedy Zofia wróciła z zakupami, w mieszkaniu znowu kilkukrotnie wyłączył się prąd. Jakby tego było mało, Sandra wróciła wcześniej ze szkoły, bo znowu poczuła się gorzej. 63-latka postanowiła zwierzyć się przyjaciółce. Tak by the way, w ogóle z dupy pomysł, czemu nikt nie pomyślał, żeby do lekarza pójść z nią? Tak serio, najprostsze rozwiązanie, czemu do lekarza nie poszli? A regał? Słyszałam kiedyś, że ludzie, którzy mieszkają bezpośrednio nad stacjami metra, ciągle mają takie sytuacje, że coś im się rusza, spada. No my nie mieszkamy obok metra. No bo ty wiesz, co tam jest pod ziemią. A radio, co się samo włącza? To też przez metro? A nie, radio to włącza szatan, to jest dość oczywiste. Może jakiś timer był ustawiony. Człowiek czasem coś poklika, pociska i nawet nie wie, że coś włączył. Za bardzo się przejmujesz głupotami. A Sandra, to też głupota? Od tygodnia boli ją brzuch. Wiesz co, Basieńko, ja już pobiegnę, słuchaj. Ona zasnęła, ale jak się obudzi, pewnie jakiś klejk bym jej zrobiła. Wiesz? Zostaw, ja zapłacę. Nie, nie, dzisiaj moja kolej. Uj, co się stało? Nie wiem, coś obślizgłego tam było. Jezus Maria, żaba! No fuck! Z jednej strony ohyda, z drugiej strony taka żabka w niektórych regionach świata jest naprawdę delikatesem. Na przykład na Śląsku. Chcesz powiedzieć, że była w twojej torebce? Chyba tak, no. Ale skąd się tam wzięła? Nie wiem, a może to ta klątwa? O, i teraz dochodzimy do momentu, w którym za wszystko winimy klątwę. O nie, podkładka pod napój mi upadła. Klątwa! Trzeba wezwać obsługę. No ale co im powiesz, że żabę miałam w torebce? A zresztą o, już ucieka. Boże, ja
nie mam nerwów na to wszystko. Za dużo się dzieje, żeby to bagatelizować. Sandra miała rację. Przez tę kradzież Skarabeusza nasze życie staje na głowie. Sytuacja w kawiarni na dobre przestraszyła Zofię. 63-latka postanowiła zdecydowanie porozmawiać z mężem. Marian? O, nareszcie jesteś. Ugotowałeś coś, czy cały dzień plotkowałeś z Baśką? Tak, będą bitki z ziemniakami. Ale nie uwierzysz, co się stało. Baśka ma nowego narzeczonego. No Marian, ty głupku, ty, to znaczy ma nowego narzeczonego, ale to nie o to chodzi. Byłyśmy w knajpie, przyszło do płacenia rachunku, otwieram torebkę, a z torebki wyskoczyła żaba. Jaka żaba? No zwykła zielona, no. Masz pomysł, skąd się tam wzięła? Nie, a gdzie byłyście przedtem? No byłyśmy na spacerze. Gdzie? W parku, tak jak zawsze, no. To masz swoją odpowiedź, położyłaś torebkę na ławce i żaba ci wskoczyła i tyle. It's big brain time. This is Elon Musk. No ale nie położyłam na ławce, bo było mokro, więc w ogóle nie siadałyśmy. To co, w biegu mi wskoczyła? No wiesz, to są zdolne bestie, być może wskoczyła w biegu. Tak. Ja uważam, że to wszystko wina Skarabeusza, tego co go Sandra z Egiptu przywiozła. Czyli to, że w Warszawie wskakuje ci żaba do torebki, jest winą Skarabeusza z Egiptu. Tak, i to, że światło gaśnie, że drukarka się sama włącza. Poczekaj chwilę. No, ale gdzie ty idziesz? Marian, ja jeszcze nie skończyłam. Co za człowiek, no. Czyli to wszystko jest wina Skarabeusza. To, że nam miesza w torebkach i tak dalej. Tak. To popatrz, jak taką sprawę się załatwia. I po krzyku. Marian, ty się lepiej kieruj w stronę łazienki już, bo jak cię dowali klątwa faraona... Uważasz, że to wszystko załatwi. Przysypany opierkami. Dzięki Bogu, problem załatwiony. Teraz już nic nie zrobi. Myj rączki i przebieram się w dresika. Wywaliłem tego Skarabeusza na wszelki wypadek. Chociaż nie wierzę, żeby kawałek kamienia wyłączał nam prąd albo wrzucał żaby do torebki. Zośka jest wspaniałą żoną i nie wymieniłbym jej na żadną inną kobietę. Ma tylko jedną wadę. Wierzy we wróżki, jasnowidzów, klątwy i inne podobne bzdury. No to właśnie pan wymienił największe możliwe red flagi. Tak by the way, co tam z Zodiakary? Jeszcze oglądacie mój kanał? Za mało was wyzywam. Zofia nie rozmawiała więcej z mężem o tajemniczym Skarabeuszu. 63-latka postanowiła czekać na dalszy rozwój wydarzeń. Wiedziałam. Marian! Marian! I po krzyku? Według ciebie jest po krzyku? Co się stało? Skarabeusz. A ty znowu swoje? Przecież już dawno go nie ma. Właśnie, że jest. Był w moim kapciu. Możecie sobie zobaczyć. Leży na łóżku. Niemożliwe. Przecież... Dziadek wyrzucał wczoraj śmieci. Nóg dostał i wrócił do domu. Te, Sandra, przymknij się tam, co? To ty pierwsza powiedziałaś, że wierzysz w klątwę faraona. A teraz się śmiejesz ze swojej babci, że ona też zaczyna w to wierzyć? Serio? To wcale nie jest śmieszne. Idźcie sobie sami i zobaczcie, leży na moim łóżku. Może to jakiś pająk? Żaden pająk, Skarabeusz mówię. A może to wy robicie mi psikusa i specjalnie włożyliście do kapcia, żeby mnie nastraszyć? No coś ty, babcia, się sama tego cholerstwa boję. To w takim razie musimy jak najszybciej coś tym zrobić, zanim ja do tworek trafię, no. Chodź. Zobaczymy, czy babci się przypadkiem coś nie przywidziało. Rzeczywiście. No, znaleźliśmy z dziadkiem tego Skarabeusza. Nie wiem, jak to wyjaśnić. Może niepotrzebnie mówiłam babci o tej całej klątwie.
Nie wiedziałam, że aż tak się wkręci. Jezus Maria, po prostu młotkiem rozwalcie tego skarabeusza i po problemie. Albo ewentualnie dajcie go osobie, której nie lubicie. Dominikowi Bossowi na przykład. To zaczyna się wymykać spod kontroli. Jestem gotowa na wszystko, byle pozbyć się tej klątwy z naszego domu. Sandra namówiła dziadków na wizytę u egiptologa, o którym przeczytała w internecie. Zofia liczy, że naukowiec wyjaśni jej dziwne zdarzenia z ostatnich dni. Włącza się a to drukarka, a to radio, tak samo z siebie. Włącza się drukarka, radio, jakieś sprzęty elektryczne w domu. Myślę, że mają państwo źle ustawione Wi-Fi. A co słychać w radio? Muzykę. Polską? Egipską. Fajnie wiedzieć, że w egipskich zaświatach są kapele rockowe. Nie, zagraniczną. A może arabską? No, ja niewykluczone, ja nie mam, wie pan, ucha do języków. Może to arabski, a może angielski. No, to wszystko? No nie, to jeszcze nie wszystko. Byłam z koleżanką w restauracji i z mojej torebki wyskoczyła żywa żaba. Jaki gatunek? Zielona. Ja nie wiem, taka zwyczajna, zielona. Wielkie umysły myślą podobnie. Ja przysięgam, nie miałem pojęcia, że ta pani zaraz powie, że zielona żaba. Interesujące. Może bogini Heket się uosobiła? Co proszę? Bogini Heket, egipska bogini płodności, długowieczności i zmartwychwstania. O, to może to nic strasznego. Jeżeli mielibyśmy dłużej żyć, to może to taka dobra klątwa. Klątwa może i dobra, i dłużej będą państwo żyli, ale proszę się przygotować na to, że co najmniej 3 razy dziennie będzie trzeba korki naprawiać. Za mało mam danych, by potwierdzić lub zaprzeczyć. A proszę powiedzieć, czy podczas podróży mogliście państwo naruszyć w jakiś sposób spokój władców Egiptu? No tak, wnuczka znalazła takiego kamiennego skarabeusza w piramidzie. I co z nim zrobiła? Wzięłam sobie. No wzięłam sobie. I najciekawsze jest to, że strażnicy na lotnisku od tak pozwolili mi zabrać ze sobą do Polski starożytny artefakt egipski. Ta historia ma tyle samo sensu, jak ta wcześniejsza historia, gdzie niby ta dziewczyna znalazła skarabeusza na ziemi w piramidzie. I teraz nie da się go pozbyć. Mąż próbował go wyrzucić do śmietnika. Nawet opierkami od ziemniaków przykrył, a ten skubaniec wrócił, w moim kapciu był. A jak wszyscy doskonale wiemy, opierki po ziemniakach tworzą barierę, której nie da się przekroczyć. To jest fizycznie niemożliwe. No tak, wszystko do siebie pasuje. A czy słyszeli państwo o pierwszym przypadku klątwy Tutenchamona? Nie, a to coś strasznego? Zależy, jak traktować sygnały nadprzyrodzone. Jednych przerażają, jednych uspokajają, jeszcze innych śmieszą. Słucham? Ale ja już nie słucham. I proszę nie mydlić oczu mojej małżonce. Ja jeszcze nic nie powiedziałem. No właśnie. Krąży pan dookoła, zadaje głupie pytania, bo nie ma pan niczego mądrego do powiedzenia. Marian, cicho bądź, no. Ja bardzo pana za męża przepraszam. Obawiam się, że musicie już sobie państwo pójść. No, ale przecież jeszcze nie skończyliśmy, no. Skończyliśmy. Nie mam zamiaru gościć w swoim domu ludzi, którzy mnie obrażają. Tam są drzwi, żegnam i życzę państwu miłego opanowania przez egipskiego demona. Wychodzimy. I żeby ci nie przyszło do głowy dawać mu jakieś pieniądze za te, pożal się Boże, konsultacje. Poszedłem z nimi i obiecałem sobie, że będę spokojny, ale się nie dało. Nie wiem, co tu jest grane. Przypuszczam, że ktoś usiłuje zrobić nas w jajo, ale ja to ukrócę i to skutecznie. Zofia jest zła na męża. Marian, mimo protestów żony i wnuczki, zabrał je do lasu na obrzeżach miasta. W torebce mojej żony! Jako żaba! Co za bzdura! Mamy XXI wiek. Ludzie latają w kosmos. Niekiedy nawet wracają. Ale tylko czasami.
Ja wiem, że trochę od tematu może odbiegam, ale czy możemy docenić poziom aktorstwa pana Mariana? Bo jest naprawdę wybitny. Więc tutaj wielka łapka w górę i subskrypcja dla pana Mariana, zdecydowanie. Dziadku, długo jeszcze? Chcę do domu. Chwila. Odbierz, może faraon dzwoni. Cześć, mamo. Cześć, co słychać? No wiesz, dzień jak co dzień, dziadkowi znowu odwaliło i kopie dołki w lesie. W porządku. Cześć, Kaśka. Właśnie załatwiamy sprawę klątwy. Jakie klątwy? Co? Matka się nie mówiła? No, wymyśliły z Sandrą, że jak byliśmy w Egipcie, to naraziliśmy się jakimś czarnym mocą i teraz wisi nad nami Fatum. Wow, ale że od razu czarnym? Tak, gościu, trochę rasistowskie, aha! Sandra, co się tam u was dzieje? Wszystko jest okej. Okay. Zadzwonię potem do ciebie i wszystko ci opowiem. Powiedz, że ja też zadzwonię. Babcia też zadzwoni. No dobra, to będę czekać pan. No, dawaj do cholerstwa. Skarabeusz gryzie ziemię. Nareszcie będę miał święty spokój. A jeżeli w domu wysiądzie prąd, to po prostu wezwę elektryka. W mieszkaniu Turków zapanował spokój. 63-latka cieszy się, że tajemnicze wypadki ustały. Ale takie słodkie jak w Egipcie nie będą. O Egipcie to ty mi już lepiej nie wspominaj. No wszystko dobrze się skończyło. To co, kochanie, w tym roku w wakacje do Grecji jedziemy, no nie? Podobno greccy bogowie łatwo się denerwują, będzie fajnie. Sandra wyzdrowiała, prąd się naprawił. Oj, miałeś rację, żeby zakopać tego skarabeusza. Ja zawsze mam rację i dlatego mnie kochasz. Dobra, podaj lepiej szklanki, to nalejemy tego soku. O w mordę. Co się stało? Lepiej tam nie zaglądaj. No co, ty ducha zobaczyłeś? O Boże. Wrócił. Co to? Drukarka. To sąsiad do waszego Wi-Fi się podłączył i drukuje sobie dokumenty do pracy, no. Wiem, bo sam tak kiedyś robiłem. No ale Sandry nawet nie ma. Ona drukuje? Co teraz powiem, Grażyna? Co teraz powiem? Opętanie mojej wnuczki to jedno, ale marnowanie mojego tuszu do drukarki to nie zniosę! Już ja wiem, co tu się dzieje. Zośka pojechała do lasu, wykopała skarabeusza i wsadziła do szafki. Ale po co to zrobiła? Po to, żeby udowodnić mi, że ona miała rację, a nie ja. Chce się bawić w chowanego? Proszę bardzo. Zofia ustaliła z wnuczką, że razem pojadą do egiptologa. 17-latka zadzwoniła do mężczyzny i zapowiedziała ich wizytę. Może niepotrzebnie tak nerwowo ostatnio zareagowałem. Rozumiem pana. Mąż jest po prostu strasznym niedowiarkiem. Nie wierzy w nic, czego nie zobaczy. A ja chcę, ja muszę wiedzieć, co mogę zrobić. To zależy, droga pani. To zależy. Oczywiście, jak trzeba, ja zapłacę. Wykluczone. Brzydzę się pieniędzmi. To mam pytanie. Za co pan sobie kupił dom, w którym mieszka? Albo jeszcze inaczej. Za co pan sobie kupił ubrania, które ma pan na sobie teraz? He? Ale ja się brzydzę pieniędzmi! Kapitalizm zły! Ten koleś dosłownie brzmi jak każda rozpieszczona laska na kłoczeli. To wynalazek podłych Fenicjan, wrogów Egiptu. Mówiąc, to zależy, miałem na myśli rodzaj klątwy. A co to za skarabeusz, którego złupiliście z grobowca? Mam go ze sobą. Miałam go wcześniej, ale nie zdążyłam pokazać. O, tak, ciekawe. Niech się pani przyjrzy. Widzi pani tutaj ten napis? Made in China.
historycznie rzecz bez wartości. Zwykły bibelot. Ale to nie oznacza, że zabrany z miejsca świętego nie może być nośnikiem klątwy. A da się to jakoś odczarować czy coś? Jest jeden sposób. Tak, ale to kosztuje 300 zł. Na fakturę drożej. A jaki? Ja jestem gotowa na wszystko. A zatem niech pani posłucha. Kiedy nadejdzie Nów, wybierze się pani na pustkowie. Odnajdzie samotną skałę, uniesie sztylet i złoży na przebłaganie bóstwom Egiptu ofiarę z baranka. No, spoko, nie ma problemu. Ale gdzie ja w Warszawie znajdę samotną skałę? Co? O nie! Ofiara? Z baranka? Na samotnej skale? Nawet sobie tego nie wyobrażam. No to przykro mi, jak nie chcecie tego zrobić, to będziecie mieli biegunkę do końca życia. Ewentualnie jest też drugie rozwiązanie, kupcie sobie stoperan. O baranach nic nie piszą. Ja, może to jakiś autorski sposób tego doktorka. Cześć dziewczyny. Szukamy w internecie barana. A, przechodzimy na jagnięcinę? To czemu nie? No, ten baran nie będzie do jedzenia. Byłyśmy u tego egiptologa. Nie chcę mieć nic wspólnego z tym świrem. Marian, dobrze wiesz, że sprzęty znowu nam szaleją. Może jestem wariatką, ale ten profesor sugerował, żebyśmy złożyli ofiarę z baranka. Tak? I ja pomyślałam... Żeby złożyć. Jeżeli naprawdę tak myślisz, to jesteś wariatką. Nie chcę więcej słyszeć o tej klątwie. Wołam elektryka. Jeżeli trzeba będzie, to wypruję wszystkie kable ze ściany tylko po to, żeby wam udowodnić, że to, co się dzieje z naszym światłem, to zwykłe awarie. Ale tym razem, panie Marianie, proszę nie oszczędzać na elektryku, dobra? Żeby wam znowu nie brygało. Mam już tego dosyć. Do czego to jeszcze dojdzie? Może się wyprowadzimy z tego domu, z tego miasta, z tego kraju, tylko po to, żeby uciec od klątwy. Jak mam przekonać Zośkę i przemówić jej do rozumu? Do psychiatry ją wysłać? Załamana kobieta postanowiła wybrać się jeszcze raz do egiptologa. Tym razem poprosiła przyjaciółkę, by jej towarzyszyła. Wiesz co, ja chyba nie dam rady zdobyć tego barana. A tym bardziej go nie zaszlachtuję przecież, no. I chciałam zapytać, może jakieś ptactwo może być, na przykład indyk? Bo widzisz, ja baranka nie zabiję, ale jakiegoś takiego indyka to bardzo chętnie złamię mu kręgosłup. Co, Basiu? Myślisz, że odbiło mi? Dzień dobry, panie, do kogo? A dzień dobry, pani, my do doktora Okoniela. Doktor? Jaki tam z niego doktor? No jak to, od Egiptu. Faktycznie, na punkcie Egiptu to on od zawsze ma fioła, ale to nie jest jedyny jego fioł, że tak powiem. Nie rozumiem. To pani nie wiedzą? O czym? Proszę mówić konkretnie. Że on siedzi w zakładzie dla czubków od wielu lat. Czasem tylko przepustki dostaje, jak mu się na chwilę poprawi. Teraz właśnie go zabrali. Ale przecież ja tu do niego na konsultacje przychodziłam. Ktoś musiał panią wprowadzić w błąd, on żadnych konsultacji nie udzielał. Chyba że jak jest w polskich szpitalach psychiatrycznych, bo zwiedził już wszystkie w promieniu 200 kilometrów. Jezus Maria, życie baranka by poszło na nic, Chryste! Zofia przełamała wstyd i opowiedziała mężowi, czego dowiedziała się o poleconym przez wnuczkę egiptologu. Nie mogę uwierzyć, że okazał się zwykłym pomyleńcem. A ja mogę uwierzyć. Od razu tak mówiłem. I w żadne klątwy nie wierzę. Słuchaj, ja tak sobie myślę, dlaczego Sandra poleciła nam akurat tego doktorka? No, chciała pomóc. No tak, ale pamiętaj, że to ona nakręciła całą tę aferę z klątwą. A co, jeśli ona ma w tym jakiś cel? Niby jaki? O Jezu, no znowu, no. Marian, ja tego nie wytrzymam. Sandry nie ma w domu, a światło gaśnie.
drukarka Wi-Fi, żarówki Smart Wi-Fi. Co tam jeszcze było? Pewnie radio Smart też kontrolowane przez Wi-Fi, no... Ty musisz jak najszybciej wzywać tego elektryka, no. Już wezwałem, będzie pojutrze, do tego czasu musimy jakoś wytrzymać. A na razie sam sprawdzę, co się dzieje. Marian poszedł sprawdzić, co się dzieje. Jego żona nie wiedziała, że to był ostatni raz, gdy widziała Mariana. Świeć tutaj, proszę. No cholera jasna, jak trzymasz tą latarkę? Świeć dobrze! Łezka się wokół kręci, przypomniałem sobie dzieciństwo i naprawę auta z tatą. On tam, do tyłu jeszcze bardziej, o. Tak? Nie no, tu jest wszystko w porządku. O! A to? Co za ustrojstwo? O, nareszcie. Jest światło. Co to jest? Jakiś komputer. Toż to ci cali internetowi hakerzy. Dom wam zhakowali. Komputer w szafie? O. Kasia? Cześć, kochani. Co ty tu robisz? Kochana, rozmawiałam z Sandrą. Powiedziała, że zwariowaliście na punkcie klątwy. Przyjechałam z ciekawości. My zwariowaliśmy? Mnie w to nie mieszaj. A w ogóle zaczynamy podejrzewać, że to wszystko sprawa Sandry. W jakim sensie? Wiesz, co to jest? Mikrokomputer. Sama mam taki w domu. Dobra, stop. Po pierwsze, to by spojrzał na takie ustrojstwo i powiedział: tak, to jest mikrokomputer. The fuck? Ja dosłownie żyję internetem i komputerami i nie wiedziałbym, co to jest. A po drugie, dlaczego pani ma w domu mikrokomputer niby? Koncept fajny, historia w tym odcinku też naprawdę fajna i ciekawa, natomiast szczegóły się w ogóle nie zgadzają. Skarabeusz w piramidzie, znaleziony przez dziewczynę. To, że służby celne po prostu pozwoliły jej zabrać artefakt egipski do Polski. I po trzecie, to, że ta matka niby wie, co to jest. Mikrokomputer. A co to takiego? Do czego to? Jak wyjeżdżam, włącza i wyłącza światło. Tak dla bezpieczeństwa. Złodzieje wtedy myślą, że jestem w domu. Wyłącza światło, powiadasz. No, to chyba sprawa już się wyjaśniła. Ciekawe tylko, kto to zainstalował. Mamy dosłownie w tym odcinku 5 osób. 3 są na ekranie, jeden koleś jest w psychiatryku i została tylko wnuczka. Ciekawe, kto to zrobił, ciekawe. Ja na pewno nie. No, ja tym bardziej. Więc pozostaje tylko Sandra. Albo ten jej informatyk. Przecież ona sama to by nie potrafiła. No tak. Jej informatyk? Czyli kto? Chodźcie do salonu, nie będziemy tutaj tak na stojąco rozmawiać. No, chodźcie do salonu, bo tutaj nie będziemy rozmawiać na stojąco. I o suchym pysku też nie będziemy rozmawiać. Więc kochanie, polej tej wódeczki, no polej. Zofia i jej bliscy postanowili wyjaśnić z Sandrą swoje wątpliwości dotyczące rzekomej klątwy. Mama? Co ty tutaj robisz? Nie wiedziałam, że przyjedziesz. Ale super! No jak długo zostajesz? I czy będę mogła opuścić szkołę, żeby zostać z tobą w domu? Zobaczymy. Najpierw musimy pogadać. Poważnie? Stało się coś? To twoje? Nie, nawet nie wiem, co to jest. Ten mikrokomputer? Nie, to nie moje. Nawet nie wiem, co to jest. You got a hickey on your motherfucking neck, so what bitch was sucking on your neck? Blood, this ain't even my neck. Mikrokomputer. Przypuszczamy, że potrafi sterować światłem, drukarką, telewizorem. I podejrzewamy też, że albo ty to sama podłączyłaś, albo zrobił to ten twój przyjaciel. Nie ma żadnej klątwy, prawda? A to wszystko to jedno wielkie oszustwo. Wcale nie. Klątwa jest prawdziwa. Sandra, mów, co się dzieje? Nic, dajcie mi spokój! No i co myślisz? Ściemnia. Wow, kolejny Sherlock.
Gówniara robi sobie z nas żarty. Tylko po co wymyśliła tę egipską klątwę? Co ona zyskuje na tym, że ja się denerwuję i kłócę z jej dziadkiem? No na przykład to, że od miesiąca w szkole nie była, bo niby ma roztrój żołądka. Nastolatka zamknęła się w łazience. Zofia i jej córka postanowiły wyjaśnić jednak sprawę Sandra. Klątwy do końca. Otwórz wreszcie! Sandra! Co ona? Wymiotuje? Myślałam, że jej te dolegliwości już przeszły. Sandra! Otwórz w tej chwili! Wymiotowałaś? Co ci jest? Jeszcze ciągle masz to zatrucie? Ona ma roztrój żołądka i wymiotuje, bo ona w ciąży jest! Ja się niczym nie zatrułam. Ja po prostu jestem w ciąży. Co? Jak to w ciąży? Czy ja dobrze słyszałem? Sandra jest w ciąży. Cicho, Marian, daj dziewczynie mówić, no. Marian, cicho, idź oglądać meczyk, no. Ale jak to się stało? Z kim jesteś w ciąży? No normalnie, z chłopakiem. Domyślam się, że nie z dziewczyną. Mów mi, kto to jest? To ten kolega z twojej klasy, Tomek? Nie. Taki jeden. Poznałam go w Egipcie. Co? To jakiś Egipcjanin? Tak, pracuję w hotelu. Nie wiedziałam, co wam powiedzieć, więc postanowiłam wymyślić tę klątwę. Co ma do tego klątwa? Chciałam, żebyście mi uwierzyli. A potem miałam wam powiedzieć, że ciąża to element klątwy, zemsta faraona. Nie, no ty zwariowałaś. Myślałaś, że ktoś w takiej bzdury uwierzy? To znaczy babcia uwierzyła w sumie. A jest to wszystko twoja sprawka. Regulacje prądem, powroty z Karabeusza, szalony egiptolog. Podoba mi się strasznie to, że on nie jest zły na Sandrę, bo ona jest w ciąży. On jest zły na Sandrę, bo majstrowała przy jego instalacji elektrycznej. Przepraszam. Bałam się wam powiedzieć. I próbowałaś zrobić z nas wariatów. Jak mogłaś, Sandra? Jak mogłaś? Nie wiem, co my teraz zrobimy. Co zrobi Sandra? Pojedzie szukać tego chłopaka do Egiptu? A potem co? Zostanie tam z nim? Urodzi jego dziecko? Przecież tyle złego się mówi o związkach Europejek z mężczyznami stamtąd. Nie wiem, jak ona mogła tak sobie życie zmarnować. Kiedy zaczęliśmy wchodzić na tematy rasizmu? Zofia wciąż nie może wybaczyć wnuczce, że próbowała ją oszukać. Matka 17-latki postanowiła wrócić z Norwegii i zamieszkać z Sandrą. USG wszystko w porządku. Chociaż tyle dobrego. Dziecko bez ojca będzie się chowało. Nie pierwsze i nie ostatnie. No ale jak Sandra sobie poradzi? Ja jej pomogę. Ale przecież mówiłaś, że chcesz iść do pracy. Podobno nawet już miałaś coś na oku. W razie czego możecie do nas wrócić, a wasze mieszkanie wynająć. Możemy jechać? Zaraz pomogę wam znieść te rzeczy do samochodu. Dziękuję, tato. Nie gniewajcie się na mnie, proszę. Nie chciałam, żeby to tak wyszło. Ale czego nie chciałaś? Nie chciałaś zrobić z nas idiotów? Co? Nie chciałaś z nas zrobić idiotów? Plus ja naprawdę kupiłam tego baranka i go sarżnęłam. Przecież wiedziałaś, że ja wierzę w tarota, we wróżki. I oszukałaś mnie, wykorzystałaś to wszystko. Przepraszam, naprawdę potrzebuję. No już cicho, cicho, cicho. Przejdzie nam. W końcu jesteśmy rodziną, a rodzina powinna sobie czasami pewne rzeczy wybaczać. Team X to rodzina, mordy. Dopóki się nie rozpadnie, oczywiście. Ekipa to rodzina, tylko że się rozpadli ostatnio. Dziękuję wam, kochani, serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Cardum. Odcinka, który mi się strasznie podobał. Nareszcie jakiś ciekawy temat. Twórcy paradokumentów, błagam was, błagam z całego serduszka, proszę o więcej takich odcinków, takich kreatywnych. A dla was, moi kochani widzowie, mam zabawę. Napiszcie mi w komentarzach najbardziej porąbany
dany odcinek paradokumentu, jaki jesteście w stanie wymyślić. Najlepsze pomysły dostaną w nagrodę... O, tego fidget spinnera. Oczywiście, jak zawsze na koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejście na mojego Twitcha, Instagrama i Twittera. Dzięki wielkie jeszcze raz i do zobaczenia niedługo w następnym odcinku. Czołem. Działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie, nie bądź taki szybki, Will.